No można powiedzieć, że Jarosław Gowin dotarł również do Grudziądza. Tak, Jarosław Gowin dotarł do Grudziądza i się z tego bardzo cieszymy. W województwie kujawsko-pomorskim powstają struktury Polski Razem Jarosława Gowina i chcę powiedzieć, że rozwijamy się prężnie, powstają koła, mamy koordynatora wojewódzkiego, mamy koordynatorów okręgowych w okręgu numer 5, czyli we Włocławsko-Toruńskim. Ja zostałam koordynatorem z nadania pana Jarosława Gowina. Gościliśmy pana Jarosława Gowina już w Toruniu. Mamy zamiar go gościć jeszcze. Chcę powiedzieć, że 27 prawdopodobnie lutego przyjedzie do Torunia, być może i do Grudziądza, będę starała się. W tej chwili przyjeżdża do Torunia i do Grudziądza szef Rady Krajowej Polski Razem Jarosława Gowina, pan Paweł Kowal. Chcielibyśmy, organizujemy tutaj jego pobyt w Grudziądzu w sobotę za tydzień, za niecały tydzień. W Grudziądzu koordynatorem powiatowym i miejskim został pan Jacek Nalaskowski, który organizuje właśnie jego pobyt tutaj w Grudziądzu. Mamy nadzieję, że wielu z państwa przyjdzie posłuchać, bo pan Paweł Kowal będzie mówił nie tylko o Polsce, o tej nowej partii, o nowych strukturach partii Polski Razem Jarosława Gowina, ale będzie również mówił o tym, co się dzieje na wschodzie, a naprawdę jest osobą bardzo zaangażowaną i warto posłuchać, popytać, dowiedzieć się u źródła, jak naprawdę jest. Koordynatorem powiatowym Grudziądza i okręgu grudziąckiego został pan Jacek Nalaskowski. Dzień dobry. Tak jak wspomniała pani Iwona, zostałem koordynatorem na miasto Grudziądz i powiat grudziącki. Gdyby chciał ktoś się zgłosić do państwa, z państwem porozmawiać, dowiedzieć się coś więcej, w jaki sposób się skontaktować? Najprościej można nas znaleźć na naszych spotkaniach najbliższych, które organizujemy. Najbliższe spotkanie naszej partii i sympatyków odbędzie się w Wąbrzeźnie. Kolejne w Grudziądzu. To będzie to spotkanie z Pawłem Kowalem, europosłem, który nas odwiedzi. Można na tym spotkaniu zgłosić się do nas. W trakcie spotkania, a kontakt codzienny. Jak można do państwa się zgłosić bezpośrednio? Telefon, mail? Można do nas pisać mailem zgłoszenie na adres grudziac@polskarazem.pl. Można też szukać nas na Facebooku i na oficjalnych stronach Polski Razem.